Pora na rozgrywki pierwszej ligi piłki nożnej. Dzisiaj odbyło się 7 spotkań piątej kolejki. Na antenie Katowice i mecz GKS-ŁKS. Katowicki GKS w białych strojach odniósł pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. Górnicy pokonali zasłużenie Łódzki Klub Sportowy 1-0. W katowickim zespole zadebiutowali pozyskani z Krakowi Piotr Nazimek i Mirosław Kubisztal, za których zgodnie z taryfikatorem Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu GKS zapłacił po 8 milionów złotych. Ekskrakowianie należeli do wyróżniających się zawodników, a Kubisztal w tej oto sytuacji z podania bieguna zdobył w 50 minucie meczu jedyną bramkę. Mecz interesujący, zdecydowana przewaga katowiczan w drugiej połowie. Pomimo kontuzji Furtoka, Piekarczyka i Rzeszutka, GKS zademonstrował dobrą formę. Łodzianie w pierwszej części kilkakrotnie zagrozili bramce gospodarzy, ale Franciszek Spód bronił pewnie. ŁKS-owi brakowało skuteczności. Zespół ten nadal nie zdobył w tym sezonie bram. W rozegranych dziś dwóch spotkaniach piłkarskich o Mistrzostwo Polski we Wrocławiu Śląsk wygrał z Bałtykiem 2-0, a w Lublinie Motor zwyciężył Zagłębie 1-0. Na czele tabeli znajduje się Widzew, który zgromadził 11 punktów i o 1 punkt wyprzedza Legię i Górnika Zabrze. Dziś rozegrano 3 mecze 9 kolejki spotkań piłkarskiej Ekstraklasy. Zmierzyły się w nich Motor Lublin z Lechem Poznań, Śląsk Wrocław z Zagłębiem Sosnowiec i Górnik Wałbrzych z ŁKS-em Łódź. We wszystkich trzech meczach odnotowaliśmy identyczne remisowe rezultaty 1-1. W tabeli na prowadzeniu warszawska Legia przed Widzewem i Górnikiem Zabrze.
kraju 11. kolejka spotkań piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś 4 spotkania. Zapraszam na 2 relacje filmowe z Katowic i Warszawy. Piłkarze katowickiego GKS-u zdobyli 2 punkty, zwyciężając Beniaminka z Radomia 1-0. Katowiczanie w czerwonych koszulkach stworzyli dużo sytuacji podbramkowych, z których wykorzystali tylko jedną. Nawet rzut karny wykonywany w 18 minucie przez bieguna nie przyniósł gospodarzom gola. Sygnalizowany strzał napastnika GKS-u obronił bramkarz radomiaka Koszarski. Jedyna bramka meczu zdobyta została w 28 minucie po dalekim strzale obrońcy Kapiasa. Bramkarz gości, oślepiony słońcem, spóźnił się z interwencją. Radomiak zagrał słabiej niż podczas poprzedniej wizyty na Śląsku w meczu z Chorzowskim Ruchem. Ponad 20 tysięcy widzów przybyło na stadion przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie, by oglądać w akcji lidera tabeli stołeczną Legię z łódzkim klubem sportowym. Legia rozegrała bardzo dobre spotkanie. Już w 5 minucie Kazimierz Buda uzyskał pierwszą bramkę świetnym strzałem z 20 metrów. W 15 minut później ten sam zawodnik podwyższył wynik spotkania na 2-0 i takim rezultatem zakończyła się pierwsza część meczu. Po zmianie stron ton grze w dalszym ciągu nadawali legioniści. W 57 minucie za faul na Kazimierzu Budzie sędzia podyktował rzut karny. Jednak Kazimierz Putek strzela zbyt słabo i Jarosław Bakko łapie piłkę. W tej samej minucie na solową akcję decyduje się Witold Sikorski, przechodzi z piłką znaczną część boiska i strzela trzeciego gola. Tak więc w Warszawie Legia wygrała z ŁKS-em 3-0 po meczu, który mógł się podobać. W derbowym spotkaniu w Zabrzu Górnik wygrał 1-0 z Ruchem. Mecz Widzew Lechia aktualnie trwa. Dziś rozegrano pozostałe 4 spotkania 11. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W Lublinie Motor podejmował krakowską Wisłę. Fragment tego spotkania oglądamy. Nie było to wielkie wydarzenie. Obie drużyny wystąpiły osłabione brakiem kilku czołowych zawodników. Z bezbramkowego wyniku i podziału punktów najbardziej zadowoleni byli obaj trenerzy, Orest Leńczyk i Lesław Ćmikiewicz. W innych spotkaniach Śląsk przegrał z Lechem 1-2, Górnik Wałbrzych pokonał Pogoń 2-1, a Bałtyk zremisował z Zagłębiem 1-1. W tabeli pierwszej ligi prowadzi Legia 17 punktów przed Górnikiem Zabrze i Lechem po 15 punktów. W kraju zaplanowano na dzisiaj 2 spotkania piłkarskiej Ekstraklasy. Na antenę proszę Kraków. Czarne były perspektywy Wisły przed meczem z Górnikiem Zabrze, występującym w ciemniejszych strojach. Krakowianie grali bez zawieszonych motyki, budki, nawałki Skrobowskiego i Iwana. Natomiast z minuty na minutę perspektywy dokończenia tego spotkania stawały się coraz bardziej mgliste. Górnik atakował osłabiony zespół Wisły, a mgła wciąż nad stadionem gęstniała ku rozpaczy realizatorów planowanej transmisji i trenera Huberta Kostki, który, jak potwierdził przebieg pierwszych akcji, słusznie liczył na wywiezienie z Krakowa 2 punktów. Trwało to niestety tylko 32 minuty. Przystanie 0-0, kiedy jako tako widoczny był już tylko zegar boiskowy, arbiter Grzegorz Rek z Gdańska przerwał to spotkanie. Termin jego powtórzenia wyznaczy PZPR. W drugim dzisiejszym meczu Ruch Chorzów zremisował ze Śląskiem Wrocław 0-0, a jutro w Łodzi mecz na szczycie Widzew Legia. Dobry wieczór Państwu. Rozegrano dzisiaj 5 spotkań pierwszej ligi piłki nożnej. 5, a nie 6, bowiem w Szczecinie mecz Pogoni z Bałtykiem z powodu mgły został odwołany. Podobnie jak wczoraj Wisła nie mogła dokończyć spotkania z Górnikiem, nawet nie dokończyła pierwszej połowy.
Oczekiwany mecz jesieni, spotkanie Widzewa z Legią, którego drugą połowę transmitowaliśmy, zakończyło się zasłużonym zwycięstwem Widzewa 2-0. Natomiast w Poznaniu Lech, mistrz Polski, spotkał się z Górnikiem Wałbrzych. Mirosław Okoński przeciwko 11 Górnika Wałbrzych grającej w czerwonych strojach. Od tego zawodnika rozpoczynała się każda akcja ofensywna piłkarzy Lecha, drużyny niepokonanej dotąd w tegorocznych rozgrywkach. Popularny Okoń wielokrotnie wypracowywał kolegom sytuacje bramkowe. Z jego to podania po ominięciu kilku zawodników w 7 minucie meczu Pawlak przepięknym strzałem z 30 metrów uzyskał prowadzenie dla mistrza Polski. Kolejne sytuacje, jakie stworzyli Lechici na przedpolu Walusiaka, wydawało się, że muszą przynieść następne bramki. Niestety Kapica, Raszkiewicz, Kofnyt zbyt często mijali się z piłką. Za to Górnicy z upływem czasu grali uważnie w obronie i opanowali środek boiska. Dolny i Ciołek umiejętnie kierowali grą, zagrywając często szybkie piłki do skrzydłowych Janikowskiego i Stelmasiaka. Ta mądra gra przyniosła efekt. Po jednej z takich akcji, przy biernej postawie słabo spisującej się dzisiaj obrony Lecha, goście wyrównali na 1-1 ze strzału Janikowskiego. Po przerwie Górnicy zagrali jeszcze lepiej. Chaotycznie przeprowadzane ataki poznaniaków starali się już rozbijać w środku boiska, widząc, że tylko indywidualne akcje Okońskiego, pracującego na całej szerokości boiska, tworzą zalążek bramki. Jednak napastnicy Lecha nadal razili brakiem skuteczności. W efekcie w 65 minucie goście zdobyli ze strzału Kowalika drugiego gola i wygrali to spotkanie 2-1, udowadniając, że mądrą grą można pokonać mistrza Polski nawet na jego boisku. W pozostałych dzisiejszych spotkaniach Radomiak pokonał Motor 3-0, a Zagłębie ŁKS 2-0, natomiast Lechia zremisowała z GKS-em 0-0, podobnie jak we wczorajszym meczu Ruch ze Śląskiem, również 0-0. Po 12 niekompletnej kolejce rozgrywek prowadzi w tabeli nadal Legia Warszawa 17 punktów, przed Widzewem Łódź 16 punktów. Kolejne informacje z boisk piłkarskich. Dzisiaj rozegrano 3 mecze ekstraklasy. W Warszawie lider tabeli Legia podejmowała sosnowieckie Zagłębie. Po porażce z Widzewem na własnym stadionie wojskowi byli niemal 100% faworytami. Chcieli to udowodnić za wszelką cenę już od pierwszych minut meczu. Dobrze bronił jednak Marek Bęben, a nieskutecznymi akcjami popisywali się Buncol, Biernat, Buda. W 28 minucie po rzucie wolnym w zamieszaniu podbramkowym pierwszego, a jak się później okazało, jedynego gola w tym meczu zdobył Jarosław Biernat. Tak więc po nieciekawym meczu Legia wygrała z Zagłębiem 1-0. Wisła bez 6 czołowych zawodników, Śląsk bez 4 piłkarzy z podstawowego składu. Fakt ten niewątpliwie wpłynął na poziom meczu mistrzowskiego pomiędzy tymi zespołami rozegranego dziś we Wrocławiu. Gra była chaotyczna, mnożyły się niecelne podania i anemiczne strzały. Na dodatek gospodarze po raz enty udowodnili, że zdobywanie goli z tzw. 100% sytuacji to dla nich sztuka nie lada. 25. minuta meczu, Rudy podaje niecelnie wprost na nogę Lipki, ten zagrywa do Starościaka i były napastnik w błękitnych Kielce zdobywa prowadzenie dla gości. Radość w zespole krakowskim. W 41. minucie Starościak stanął przed kolejną szansą na uzyskanie bramki po akcji Wróbla i strzale. Jego właśnie Starościaka piłka trafiła jednak w słupek i wyszła w pole. Oto ta sytuacja. 44. minuta. Prusik zdecydował się na indywidualną akcję. Mija jednego obrońcę krakowskiego, za chwilę Mroza, dośrodkował wprost na głowę Mikołajewicza i ten z najbliższej odległości umieścił piłkę w bramce Gaszyńskiego. Dośrodkowanie i główka Mikołajewicza, a więc 1-1. W 49. minucie gospodarze wykonywali rzut wolny. Socha skierował piłkę na pole karne Krakowian i najmniejszy wzrostem obok wspomnianego Sochy zawodnik na boisku Rudy uzyskał prowadzenie dla Śląska. Wynik do końca nie uległ już zmianie. Śląsk-Wrocław pokonał Wisłę Kraków 2-1. W trzecim dzisiejszym meczu w Zabrzu Górnik wygrał z Radomiakiem 2-0. Jutro pozostałe spotkania. Na krajowych boiskach rozegrano 5 spotkań pierwszej ligi. Zapraszam do obejrzenia relacji 2 z nich. Piłkarze GKS-u Katowice w czerwonych koszulkach sprawili dziś niespodziankę, zwyciężając Widzew 1-0.
występ naszego pucharowego jedynaka zgromadził w Katowicach rekordową ilość 14 tysięcy widzów. Mecz zacięty, wyrównany, nie brakowało podbramkowych spięć. Łodzianie czyhali na błędy górników, ale GKS grał bardzo uważnie i ostrożnie. Za faul na Kapiasie katowiczanie wykonywali rzut karny. W 62 minucie meczu Furtok pewnie wykorzystał jedenastkę. Zawodnik ten po prawie 5-miesięcznej przerwie powrócił na boisko i niewiele stracił ze swych walorów. W końcówce Furtok był bliski zdobycia drugiego gola. Widzew w postracie bramki atakował, ale czynił to chaotycznie, nie grzesząc skutecznością. A więc GKS Katowice Widzew 1-0. Bałtyk Gdynia, biało-czerwone stroje, rozegrał dzisiaj spotkanie z drużyną mistrza Polski Lechem Poznań. Podopieczni trenera Łazarka przyjechali do Gdyni wyraźnie po remis. Z rzadka atakowali bramkę gospodarzy, a dokładnie bronili swojej, co przy słabych umiejętnościach strzeleckich Bałtyku z powodzeniem udawało się poznaniakom. Lech miał też doskonałą okazję do uzyskania gola, ale piłka po rogu przeszła wzdłuż bramki. Mecz nie mógł podobać się publiczności, oto typowy obraz gry w dzisiejszym spotkaniu na stadionie Bałtyku. Do 81 minuty spotkania na tablicy widniał bezbramkowy rezultat, mimo iż gospodarze po przerwie mieli kilka szans do uzyskania prowadzenia. Lech niebezpiecznie kontratakował, główka Adamca. W 81 minucie po pięknej solowej akcji Araszkiewicz wyłożył piłkę Okońskiemu, a ten skutecznie strzelił, zdobywając bramkę na wagę zwycięstwa. Bałtyk Lech 0-1. W pozostałych spotkaniach Górnik Wałbrzych pokonał Ruch Chorzów 2-1, Motor zremisował z Lechią 0-0 i takim samym rezultatem zakończyło się spotkanie ŁKS-u z Pogonią Szczecin. W tabeli pierwszej ligi prowadzi Legia 19 punktów przed Górnikiem Zabrze i Lechem po 17 punktów. Dwa mecze pierwszej ligi piłki nożnej odbyły się dzisiaj w 14. przedostatniej kolejce rundy jesiennej. W obecności 8 tysięcy najwierniejszych kibiców GKS Katowice rozegrał spotkanie z warszawską Legią. Goście w białych koszulkach w pierwszej połowie grali bardzo uważnie. Przeważali katowiczanie, ale bez bramkowego rezultatu. Dopiero w drugiej połowie gra nabrała rumieńców. Oglądaliśmy sporo ładnych akcji z obu stron i strzałów. Próbował przed chwilą szczęścia Kaczmarek, strzelając z dużej odległości. Potem słupek uratował Katowiczan przed utratą bramki. Tempo spotkania dobre mimo trudnych warunków. Walka twarda. Bardzo intensywnie grali obrońcy i pomocnicy. Najpierw strzelał Łuczak. Teraz Zając zdecydował się na strzał z dystansu, ale bramek nadal nie było. Trenerzy obu zespołów wykorzystali wszystkie możliwości, wprowadzając do gry obu rezerwowych. Korzystniejsze wrażenie zrobili piłkarze GKS-u. Dobrze grał Furtek, którego pojedynki między innymi z Majewskim były zalążkiem bramki. W sumie mecz GKS-u z Legią był interesującym widowiskiem, ale zakończył się bezbramkowym remisem. Jutro wicelider Górnik Zabrze gra w Gdańsku z Lechią i stoi przed dużą szansą objęcia prowadzenia w tabeli. W drugim dzisiejszym meczu Ekstraklasy Ruch zremisował na własnym stadionie z Bałtykiem 1-1. Pozostałe mecze jutro. Wczoraj i dzisiaj rozegrano przedostatnią kolejkę jesiennej rundy piłkarskiej Ekstraklasy. Zapraszam na relację z meczu Lechia Gdańsk Górnik Zabrze. Lechia w pierwszych minutach meczu z Górnikiem Zabrze demonstrowała dyspozycję, która zapewniła jej Puchar Polski. Frontalny atak, szybkie pomysłowe akcje i pierwszą bramkę zdobywa Wójtowicz. Radość na boisku i na trybunach. Potem przykładowe rozegranie piłki, rzut wolny, obleski, podanie do Polaka, ten do Marchela, Marchel dośrodkowuje, błąd zabrzańskiej defensywy i swoją bramkę zaliczył Kruszczyński, który wreszcie mógł wspomóc kolegów. Tuż potem moment dekoncentracji wykorzystali goście i Koźlik doprowadził do wyniku 2-1. Rezultat ten utrzymał się do końca meczu. Lechia wzmocniła defensywę, a Górnik nie mógł sobie z nią poradzić, gdyż gry pozycyjnej musi się jeszcze trochę uczyć. Lechia, Górnik 2-1.
pozostałych dzisiejszych spotkaniach Pogoń zremisowała z Zagłębiem 3-3, Widzew pokonał Motor 2-0, Lech uległ w Poznaniu ŁKS-owi 1-2, Wisła pokonała Górnika Wałbrzych 2-1, a w meczu Radomiak-Śląsk zanotowaliśmy bezbramkowy remis. W tabeli prowadzi Warszawska Gwardia 20 punktów, przed Górnikiem Zabrze 19, Widzewem 18 i Lechem 17 punktów. Sportowym wydarzeniem dnia w kraju był pojedynek pomiędzy piłkarzami Górnika Zabrze a Widzewa Łódź. Jak mogliśmy się przekonać w bezpośredniej transmisji, Górnik odniósł w pełni zasłużone zwycięstwo. Prowadzenie w pierwszej części spotkania dla Zabrzan zdobył w 22 minucie Andrzej Zgudczyński. Było to ukoronowanie szybkich, nieszablonowych, dynamicznych i pomysłowych akcji podopiecznych trenera Huberta Kostki. Również druga część meczu toczyła się przy wyraźnej przewadze Zabrzan. Rezultat spotkania na 2-0 ustalił Krzysztof Cyron. Widzew pozbawiony Włodzimierza Smolarka prezentował się anemicznie i grał niedokładnie, bardzo rzadko zagrażając bramce Cebrata. O tytule mistrza jesieni zadecyduje jutrzejszy pojedynek Legii ze szczecińską Pogonią. W bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, przy silnym wietrze i opadach deszczu odbyło się spotkanie w drugiej lidze pomiędzy Gwardią Warszawa i Ślęzą Wrocław. Mecz był przeciętny, ale padły aż 4 bramki, których autorami byli rywalizujący o tytuł króla strzelców grupy pierwszej i drugiej ligi piłkarskiej Tomczyk i Pachelski, dwaj zawodnicy stołecznego zespołu. Obaj przed dzisiejszym spotkaniem mieli na swym koncie po 8 celnych trafień. Dwie pierwsze bramki dla Gwardii strzelił Tomczyk w 29 i 52 minucie. Pachelski nie pozostał mu dłużny, pokonując dwukrotnie Kostrzewę w 66 i 75 minucie. Gwardia wygrała 4-0, a z 29 bramek, które zdobył stołeczny zespół, 20 jest autorstwa duetu Tomczyk i Pachelski. W drugim dziś rozegranym spotkaniu w grupie pierwszej Olimpia Poznań zremisowała z Zagłębiem Lubin 2-2. W kraju ostatnia w rundzie jesiennej kolejka spotkań Ekstraklasy. Zapraszam na boisko warszawskiej Legii. Gospodarze w białych koszulkach chcieli w tym ostatnim spotkaniu jesieni zaprezentować się przed własną publicznością z jak najlepszej strony. Ich przeciwnicy, piłkarze Pogoni Szczecin, ostatnio demonstrowali zwyżkę formy, zwycięstwo nad Bałtykiem Gdynia. Pierwsza część spotkania po dobrej grze zakończyła się wynikiem remisowym 0-0. Drugie 45 minut to gra, która mogła podobać się 12 tysiącom widzów. W 3 minuty po wznowieniu gry Dariusz Wdowczyk zdobył prowadzenie dla gospodarzy. Wojskowi nie spoczęli na laurach i dalej atakowali. Efektem była druga bramka zdobyta przez Dariusza Kubickiego w 62 minucie. Do końca rezultat ten nie uległ zmianie. 2-0 zwycięstwo Legii i tytuł mistrza jesieni dla piłkarzy z Łazienkowskiej. W innych meczach Ekstraklasy Górnik Wałbrzych zremisował z Radomiakiem 1-1, Motor wygrał z GKS-em 3-1, Zagłębie uległo Lechowi 0-1, Bałtyk pokonał Wisłę 2-0, Śląsk w identycznym stosunku wygrał z Lechią również 2-0. Remis w Łodzi ŁKS-u z Ruchem 0-0. Jak już wspominałem, pierwsze miejsce w tabeli Legia z jednym punktem przewagi nad Górnikiem Zabrze. Ostatnie miejsce w Ekstraklasie zajmuje krakowska Wisła z 10 punktami.
kraju rozegrano 20. kolejkę Ekstraklasy piłkarskiej. Oto relacja z Gdyni. Pierwsza połowa meczu w Gdyni pomiędzy Bałtykiem, Granatowe Stroje i Motorem Białe, drużynami walczącymi o pierwszoligowy byt, właściwie bez historii, w spokojnej świątecznej atmosferze. Dwie niewykorzystane akcje Bałtyku przy dobrej obronie Kalinowskiego i 0-0 po 45 minutach. Pierwszego po ładnej akcji zespołu zdobył Witowski, któremu piłkę wyłożył Rzepka, a ten celnym strzałem umieścił ją w siatce. Wynik 1-0 utrzymał się do 90 minuty i kiedy wszyscy czekali na gwizdek sędziego, Kałużny numer 11 sprawił sobie ślubny, a drużynie zwycięski upominek. 2-0 wygrał Bałtyk, ale po meczu stojącym na przeciętnym poziomie. I pozostałe rezultaty. Śląsk przegrał z Legią 0-1. Widzew w Sosnowcu pokonał Zagłębie 2-0. Lech na własnym stadionie wygrał z Radomiakiem także 2-0. Trzy bezbramkowe remisy w spotkaniach Górnika Wałbrzych z Górnikiem Zabrze, ŁKS-u z GKS-em i Pogoni z Lechią. W meczu Ruch Wisła zwycięstwo Ruchu 1-0. W tabeli na prowadzeniu zmiana. Ponownie fotel lidera odzyskała warszawska Legia. O piłce nożnej szerzej mówić będziemy w wieczornych wiadomościach.